W okręgu piątym, toruńsko-włocławsko-grudziąckim, no powiedzmy tak to nazwijmy, nie wystawiają Państwo własnych list. Jak wygląda sytuacja w całym województwie odnośnie Senatu, odnośnie okręgu tutaj bydgoskiego? Jeśli chodzi o Senat, to Kongres Nowej Prawicy wystawia dwóch kandydatów z Komitetu Wyborczego Kongresu Nowej Prawicy. Jest to kandydat na senatora w Bydgoszczy Roman Puchowski oraz w Toruniu ja osobiście jestem kandydatem do Senatu. Do Senatu startuje też nasz członek Kongresu Nowej Prawicy Tomasz Sikorowski z okręgu włocławskiego do Senatu. Z tym, że on startuje z własnego komitetu KWW Sikorowski 15. Jeśli chodzi o Sejm, to mamy dwóch kandydatów w okręgu numer 4 na liście KWW Kukiz 15. Jest to Piotr Najzer, startuje z pozycji numer 2, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, a tutaj w okręgu numer 5, toruńsko-włocławsko-grudziąckim, startuje pan Michał Czajkowski z pozycji numer 10, też z Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15. Państwo szli tutaj w porozumienie z Pawłem Kukizem, tak? Rozumiem, że doszliście do jakiegoś porozumienia programowego. Znaczy on nie nazywa tego program, tylko strategia chyba, tak to, takie słowo zostało ujęte, czyli te główne cele, które mają zostać ewentualnie podjęte, wprowadzone, no jakąś wizję taką inną państwa polegającą na całkowitej zmianie, można powiedzieć, struktury prawa, struktury funkcjonowania państwa. No tak, tutaj te rozmowy trwały jakiś czas z ugrupowaniem Pawła Kukiza. Tutaj dla nas zaangażowaliśmy się na początku w referendum na rzecz JOW, ponieważ Kongres Nowej Prawicy, a wcześniej Unia Polityki Realnej od lat popierała ten postulat wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Oczywiście były tam rozmowy w różnej formie, w jakiej formie ma to być wprowadzone. Rozmawialiśmy też o dwumandatowych, trójmandatowych. No to są takie bardziej szczegóły techniczne. Generalnie ten system, który w tej chwili jest, powoduje to, że na listach, na jedynkach znajdują się nie tacy, którzy są najbardziej kompetentni w tych dużych partiach tak zwanych bandy czworga, to znajdują się nie tacy, którzy są najbardziej kompetentni, najbardziej niezależni, tylko niestety ci, którzy mają dostęp do ucha prezesa czy Platformie, czy w PiS-ie. Niektórych partia państwa zanim chce tak wprowadzić trochę. Tak. No tak mówiąc brzydko, bierni, mierni, ale wierni. Natomiast jeśli chodzi o oprócz tych spraw JOW-ów, to jeśli chodzi o strategię, no tutaj pan Paweł Kukiz cały czas powtarza, że jeśli chodzi o program gospodarczy, to najbliżej mu do programu gospodarczego przedstawianego przez Centrum imienia Adama Smitha, między innymi takie osoby jak pan Sadowski czy Gwiazdowski, którzy też mają bardzo bliski program, zbliżony do programu Kongresu Nowej Prawicy, jeśli chodzi o gospodarkę, więc w związku z tym uważamy, że jest nam blisko do tego ugrupowania. W zasadzie żadne inne ugrupowanie, które startuje w tych wyborach, takiego programu nie przedstawia. No jeszcze oczywiście tu można wspomnieć o partii Korwin. Natomiast my uważamy, że tutaj jest nam najbliżej w tej chwili, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze do Pawła Kukiza i dlatego startujemy z ich list. Paweł Kukiz sceptyczny jest do obecnego systemu senackiego, że tak powiem, czyli do tych wyborów, tych, jak on to nazywa, no, niby okręgów mandatowych, które są jego zdaniem za duże. On nie wystawia w ogóle kandydatów. W tej kwestii też jakoś porozumieliście się, bo on ma trochę inne zdanie w tym zakresie. Jeżeli chodzi o sam Senat, o wybory do Senatu, chodzi mi o to, że uważa, że okręgi są za duże, że to jest taki, no chyba mogę tak to nazwać, nawet taki pseudo trochę, pseudo wybory bezpośrednio. To znaczy, jeśli chodzi o wielkość tych okręgów wyborczych jednomandatowych do Senatu, no to jest związane niestety z wielkością Senatu, czyli 100 osób, które występują w Senacie, więc takie okręgi tak muszą wyglądać wyborcze. Oczywiście jest pytanie bardziej takie systemowe, czy ten Senat w takiej formie, jakiej teraz jest, czy powinien być dalej, utrzymywać się, czy też powinno nastąpić jakaś... Pan jako kandydat, jakie ma zdanie na ten temat? Jak pan widzi rolę Senatu? Jakiego typu to podmiot miał być? Czym by mógł się zajmować? Tym, co obecnie? Czy jakoś w ogóle ta struktura powinna zostać, nazwijmy to, zreformowana? Tutaj w propozycji pana Jacka Wilka, mecenasa Jacka Wilka, naszego kandydata na prezydenta w ostatnich wyborach prezydenckich, była taka koncepcja, żeby Senat trochę zmienił strukturę, między innymi, żeby to były osoby związane, które wcześniej między innymi były prezydentami. Osoby też chcemy, żeby większy wpływ na to miały osoby Polonii, żeby tymi sprawami się zajmować ogólnie
to a propos Sejmu akurat, to było też o wprowadzenie kilku okręgów wyborczych do Sejmu dla Polonii. Tylko tam okręgi wyborcze utworzone na poszczególnych kontynentach. Na przykład każdy kontynent jest jakimś okręgiem wyborczym, tak żeby oni czuli, że mają większy wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Senat, tak jak mówię, no w tej chwili jest taka wielkość Senatu, że tych okręgów nie można zmienić. Pan jako przyszły senator, bo okręg senacki już jest mniejszy, można chyba tak powiedzieć, że senator odpowiada już przed wyborcami, tak jak parlamentarzysta, no bo w sumie pan ma własny komitet, prawda? Startując tutaj, no nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście w danym okręgu, dla tego okręgu, w którym pan startuje, jakiś program, jakieś pomysły, ewentualnie, nie wiem, może jakiś patronat nad jakimiś działaniami. To znaczy, jeśli chodzi o okręg do Senatu, to on obejmuje Toruń oraz powiat toruński i chełmiński. Tak jak tu wspomniał kolega Michał Czajkowski, my nie mamy jakichś specjalnych obietnic, pomysłów dla okręgu, że będziemy coś robić dla okręgu. My idziemy do Sejmu jako ciała ustawodawczego dla całej Polski i chcemy spowodować to, że niezależnie w którym miejscu mieszkają Polacy, żeby mieli znośniejsze życie. Czyli żeby to prawo było prostsze, żeby było uproszczone, żeby było dochowywane to prawo, pilnowane, ale żeby ono było proste, zrozumiałe, żeby nie było tej ilości prawa, która teraz jest, żeby nie było tylu na przykład spraw gospodarczych, pozwoleń na koncesje, zezwolenia i tak dalej. Także tu nie mam specjalnie jakiegoś programu, że dla Torunia coś tam, bo to niestety nie innych partii, kandydaci z innych komitetów wyborczych obiecują, zbudują drogę, zbudują coś tam, zbudują coś tam. Oczywiście są pewne sprawy ważne, typu którymi zajmuje się na szczeblu krajowym, na przykład drogi, tak? Sprawa drogi ekspresowej S5, bardzo ważna w przyszłości, w dalszym czasie sprawa rozbudowy drogi ekspresowej S10, dziesiątki, także to pewnie... Takie tematy regionalne jednak są, bo na nie są przeznaczone środki, na nie można lobbować, w cudzysłowie, w parlamencie. Tak, oczywiście to się zgadza, no ale mówię, to są związane bardziej sprawy takie ogólnokrajowe, związane z tym regionem, tak? Za tym oczywiście strukturalne. Strukturalna infrastruktura generalnie, za tym jak najbardziej można lobbować.